Najłatwiej mają te przedszkola, które przyjeżdżają z Krakowa. Ci, którzy przyjeżdżają spoza Krakowa, często muszą wstać wcześniej rano, zorganizować się, a jak wiadomo, sobota jest dniem wolnym od pracy i obowiązków, więc mam nadzieję, że również ten występ traktować będą jak przyjemność. Czystą się będzie działo. Oj. Dobrze, spokojnie, spokojnie. Mamy czas. A usłyszycie Państwo dzisiaj przyśpiewki i tańce folkloru podhalańskiego. Dzieci na co dzień pracują pod opieką nauczycielek pani Agaty Kęski i pani Anny Boczoń. Duże brawa dla nauczycielek, tak jest. Opiekunek jednocześnie grupy. Dla mnie to w ogóle takimi mistrzami to są tutaj tacy mężczyźni, młodzi. Jak masz na imię? Michał. Ile masz lat, Michał? Trzy. Trzy. Okej. Okay. Będziesz śpiewał? Tak. A lubisz śpiewać? Nie. A czy na wszystkie pytania konferencjera zawsze odpowiadasz tak? Tak. Proszę, młody, zdolny, jeszcze inteligentna bestia, nie? Teraz. Ja myślę, że tobie jednak w tym koszuszku to gorąco. Nie. Dobrze. Możemy. No to dobrze, to ja zapowiadam. Artyści występują. Przygotujcie aparaty fotograficzne, kamery wideo i rejestratory. Dlatego, że już teraz przyjęli nasze zaproszenie i są tutaj na smoczym pikniku. Najmłodsi artyści z publicznego przedszkola samorządowego w tym barku. Powitajcie ich bardzo gorąco!